Witam Was serdecznie, Bartek Bohdan, PPCG Stok. W dniu dzisiejszym zajmiemy się gorącym w tym tygodniu tematem, czyli spółką CD Projekt. Dlaczego gorącym? Otóż ze względu na dwusesyjne, bardzo silne spadki, które w efekcie sprowadziły cenę znów w pobliże dołka na poziomie 125 zł. Ja nie chcę w tym momencie używać słowa, a nie mówiłem, ponieważ wiele razy w analizach właśnie ten poziom wskazywaliśmy jako cenę docelową spadku z okolicy szczytu 450 zł. Jest to poziom, przy którym przed OSO na CD Projekt pojawiały się wolumeny sugerujące impuls wzrostowy. Ten cały wzrost, który później obserwowaliśmy, był po prostu pędzącą falą korekty z wysoką falą B, która wyprowadziła cenę właśnie na ten historyczny szczyt 450 zł. Właściwa cena dla CD Projekt, czyli ta strefa, gdzie rzeczywiście pojawiają się wolumeny impulsowe, są właśnie okolice 125 zł. W tym momencie cena CD Projekt spadła poniżej 140 zł. No i wydaje się, że jesteśmy już bardzo blisko tej strefy, szczególnie, że jak zobaczycie na końcu, jak pokażę Wam wykres, to wolumeny wyraźnie na wykresie dziennym nam skoczyły w górę, natomiast zobaczymy sobie, czy te wolumeny już są skorelowane ze świecami akumulacyjnymi, czy jeszcze sugerują dużą presję podaży. Zanim pokażę Wam wyniki finansowe i omówimy sobie sytuację fundamentalną spółki po ostatnich raportach, to ja chciałem zwrócić tylko Waszą uwagę na jedną rzecz. Można mieć wyrobione zdanie i pewnie każdy ma na temat Cyberpunka 2077. Ja też mam swoje zdanie wyrobione na temat tej gry. Musimy się chyba wszyscy zgodzić co do tego, że pomijając Wiedźmina 3, który był świetną grą, która odniosła międzynarodowy sukces i tego CD Projektowi zabrać nie można, Wiedźmin 1 i 2, jakkolwiek były bardzo dobrymi grami, takiego wielkiego sukcesu na arenie międzynarodowej nie odniosły. Można powiedzieć, że jeżeli patrzymy przez pryzmat międzynarodowego sukcesu, to CD Projekt jest studiem jednej gry. Nie jest to wielka korporacja notowana na amerykańskiej giełdzie jak Activision Blizzard czy inne spółki typu Ubisoft, które mają portfolio wielu projektów, które będąc na przykład grami, usługami, generują stały dopływ gotówki. Musimy tutaj sobie zdawać sprawę też, jak wygląda proces produkcyjny. Ja nie jestem deweloperem zajmującym się grami, ale coś tam wiem na ten temat i proces deweloperski takich gier AAA, czyli tych z najwyższej półki, to jest co najmniej kilka lat i ogromne nakłady środków. Jeżeli w międzyczasie nie mamy innych, mniejszych gier, które generują gotówkę, no to powiedzmy sobie, ten proces produkcyjny pod względem nakładów, kosztów bardzo mocno się odbija na wynikach finansowych do momentu, kiedy rzeczywiście ta gra wyjdzie. No i wtedy wszyscy oczywiście też mają nadzieję, że okaże się wielkim sukcesem i pokryje te wiele lat nakładów. No i do przodu ustawi też spółkę na kolejne parę lat, gdy będzie się zajmowała nowym projektem. Jest to spore ryzyko, jeżeli spółka ma moce przerobowe do pracy tylko nad jedną dużą grą. W tym kontekście CD Projekt, jeśli chodzi o branżę gamingową, no przeze mnie osobiście jest postrzegany jako spółka wyższego ryzyka niż inne game devowe molochy międzynarodowe, które opierają się na co najmniej kilku markach, które cały czas generują dodatnie cashflowy. Jeśli chodzi o podstawowe sprawozdania finansowe, zaczynamy tradycyjnie od rachunku zysków i strat. No i tutaj widzimy niestety spore tendencje negatywne. Mamy już raport za 2021 rok. No i widzimy, że te wyniki są sporo gorsze niż rok 2020, gdzie przychody ze sprzedaży, jak widzicie, były rekordowe. Ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. Teraz mamy znaczący spadek, 888 milionów złotych. To nadal jest całkiem solidny wynik. Po części odpowiadają za to koszty sprzedaży, no i koszty ogólnego zarządu, które jak widzicie systematycznie od 2016 roku idą nam mocno w górę. Tutaj pojawiają się pierwsze problemy. Efektem tego ogromnego wzrostu kosztów finansowych, które wyniosły ponad 23 miliony złotych, efektem tego jest znaczący spadek zysku netto, ponieważ w 2020 roku mieliśmy rekordowe 1,15 miliarda złotych. W roku 2021 mamy już tylko 209 milionów złotych, czyli spadek jest
dotkliwy. Mamy negatywne tendencje i to spadki kilkudziesięcioprocentowe w obszarze zysku ze sprzedaży, zysku operacyjnego, EBITDA. Zysk netto, jak widzicie, tak jak wspomniałem, spadł o 82%. Jeśli chodzi o bilans, to tutaj ja z reguły, jak pewnie pamiętacie, patrzę na środki pieniężne i inne aktywa w kasie. No i tutaj póki co jeszcze ta suma bilansowa jest solidna. Oczywiście widzimy spadek, ale 411 milionów w stosunku do 560 milionów nie jest jeszcze tak źle, czyli spółka tutaj, jeśli chodzi o wygenerowaną gotówkę, całkiem dobrze sobie poradziła. Na koniec przepływy pieniężne. Bardzo ważna rzecz. I tutaj mamy na szczęście, to jest to, co moim zdaniem osobiście ratuje finanse spółki na ten moment, to są wygenerowane rekordowe przepływy pieniężne dodatnie z podstawowej działalności operacyjnej. Widzimy też, że znacząco spadła amortyzacja. Tutaj mamy wypłatę dywidendy. W 2021 roku była wypłacona dywidenda za 2022. Finalnie mamy też bardzo wysokie, rekordowe, jeżeli patrzymy od 2007 roku, dodatnie wolne przepływy pieniężne. I to jest to, co moim zdaniem zamazuje w dużej części ten negatywny obraz, który pojawia się, jeżeli patrzymy na przychody i patrzymy na zysk netto. Przejdźmy sobie do wskaźników i tutaj najważniejsze oczywiście są wskaźniki rentowności. No i tutaj, jak widzicie, jest z góry na dół czerwono, jeśli chodzi o tendencję. Bo mamy spadek ROE o 79%, no trudno oczekiwać innego wskaźnika, jeżeli mamy tak duży spadek o 82% spadek zysku netto. Mamy spadek rentowności aktywów 75%. Spadły marże, to jest bardzo negatywna informacja. Marże gwarantują zyskowność. Od marży się wychodzi, jeżeli w ogóle chce się mówić, że dany podmiot zarabia pieniądze. No i spadek marży oznacza, że spółka mniej inkasuje za każdy sprzedany produkt. W zasadzie, jak sobie tak o tym pomyślę, to trudno się dziwić, jeżeli patrzymy, jak duże przeceny są oferowane na GOG-u, w jakich fajnych promocjach i przecenach można znaleźć Cyberpunka, można znaleźć Wiedźmina. No ten spadek marży nie jest tutaj dla mnie dziwny, natomiast mocno wpływa na rentowność. Do tego stopnia, że zobaczcie, jeśli patrzymy na ROIC, czyli rentowność kapitałów ważonych długiem, to spółka spadła wyraźnie poniżej średniej dla sektora, która wynosi 20,5%. Spółka wygenerowała rentowność mierzoną tym wskaźnikiem na poziomie 15%. Jeśli chodzi o zadłużenie, tu akurat nie ma się czym martwić. Spółki deweloperskie to są spółki, które z reguły nie są mocno zadłużone. No i rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o zadłużenie, to widać, że spółka dobrze korzysta z gotówki, którą wygenerowała, pamiętacie, jak pokazywałem, cash flow i rekordowe wolne przepływy pieniężne. W zadłużeniu mamy spadek ogólnego zadłużenia o prawie 50%, spadek zadłużenia kapitału własnego, długoterminowego, środków trwałych. No te tendencje tutaj są bardzo pozytywne. To zresztą widać na tych wykresach, gdzie zadłużenie ogólne spadło nam do 0,12, gdy średnia dla sektora wynosi 0,30. Zobaczmy sobie jeszcze ratingi. No nadal, jeśli chodzi o rating Altmana, to mamy bardzo wysoką półkę, potrójne A i prawie 15 punktów. Natomiast niestety z racji tych słabych dynamik i pogorszenia wskaźników finansowych, wyników finansowych w stosunku do 2020 roku, mamy sporo zer w ratingu Piotrowskiego F-Score. I niestety spółka ma tutaj tylko 5 punktów na 9. Jeśli chodzi o dywidendy, no to spółka nie ma polityki dywidendowej, także nie nadaje się z mojego punktu widzenia do portfela dywidendowego. Za 2020 rok mieliśmy wypłaconą rekordową dywidendę. Spółka, jak widzicie, płaci ją co 2 lata. Też, tak jak powiedziałem, nie ma ustalonej polityki dywidendowej, ale ta dywidenda, jeżeli popatrzymy na wartość, to była 5 razy większa niż wcześniej wypłacone dywidendy. A mimo to stopa dywidendy nie przekroczyła 3%. To pokazuje, jak mocno przewartościowany był kurs akcji na giełdzie. Jeśli podejrzymy sobie prognozy, szczególnie z dynamiką roczną, to będziemy mieli czytelny obraz tego, że 2022 rok będzie dla spółki całkiem dobry w stosunku do tego słabego 2021 roku. Natomiast prawdopodobnie znacznie gorsze zaczną być kolejne lata i ja osobiście to wiążę z faktem, że zacznie się proces produkcyjny Wiedźmina 4, który do momentu premiery gry, która kiedyś tam nastąpi, będzie generował głównie koszty, nakłady
na produkcję, a nie będzie oczywiście generował zysku dla firmy. Ten czas trzeba przetrwać i trzeba mieć środki na finansowanie takiej produkcji. Plus jest oczywiście taki od strony technicznej, że spółka przesiada się na nowy silnik Unreal Engine 5, który będzie jej dużo łatwiej tworzyć tego Wiedźmina 4, niż bazując na własnym autorskim silniku, który generuje sporo wyzwań dla deweloperów, zwłaszcza jeżeli od strony rekrutacji odnawiamy zespół, zatrudniamy nowych ludzi, którzy mają tworzyć Wiedźmina 4 i trzeba ich od podstaw uczyć wewnętrznego silnika studia. Natomiast jeżeli bazujemy na wystandaryzowanym Unreal Engine 5, to wtedy po prostu zatrudniamy ludzi, którzy mają doświadczenie z tym silnikiem i nie trzeba ich od zera uczyć tworzenia gier w tym silniku. To będzie duże ułatwienie i na pewno te nakłady na produkcję Wiedźmina 4 zmniejszy, przyspieszy też proces produkcyjny, natomiast na pewno przez okres do momentu, gdy gra będzie miała swoją premierę i zacznie generować zyski, te wyniki będą gorsze i tego się spodziewają analitycy. Jak widzicie, 2023 rok, spadek zysku netto o 1/4 w porównaniu do 2022 roku. W 2024 aż o 62% w porównaniu do roku poprzedniego. Wydaje mi się, że takiej hossy, jakiej doświadczyliśmy na CD Projekt i o której wszyscy sobie z rozrzewnieniem wspominamy, czyli rajdu z kilkudziesięciu złotych na 450 zł, a jeszcze dla bardziej wytrwałych posiadaczy akcji z kilku złotych na 450 zł, już raczej nie zobaczymy. Co zresztą potwierdza wykres spółki. Zobaczcie te dwie ostatnie świece. Jeżeli to jest wykres dzienny, tak jak wspomniałem Wam na początku, jeżeli popatrzymy sobie na dwie ostatnie świece, widzimy bardzo wysokie wolumeny na spadku ceny. Ale te świece są świecami typowo podażowymi. Mają szerokie spready, czyli są długie, mają zamknięcia praktycznie na minimum dziennej ceny, mają niewielkie cienie z góry i ewidentnie pokazują nam, że kontrolę nad ceną w tym momencie przejęła podaż. Mamy totalną dominację sprzedających i jeżeli przełączymy sobie na wykres tygodniowy, to zobaczycie, że jesteśmy już na poziomie 125 zł, o których wspominaliśmy w wielu naszych analizach i na blogu i w komentarzach, gdy odpowiadaliśmy na zapytania o CD Projekt. Mamy przełamanie wsparcia. Oczywiście tydzień się jeszcze nie skończył, ta świeczka może się zamknąć zupełnie inaczej, może mieć dolny cień. Ale jest też jakieś prawdopodobieństwo, że ta przecena nam się rozwinie. Zbliżamy się do 125 zł i teraz pytanie, czy na tym poziomie jakiś większy kapitał zacznie kupować akcje? Jeżeli popatrzymy sobie na ten wolumen i na całe tło, jakie obserwujemy w tej wielomiesięcznej konsolidacji ceny, to raczej nie wygląda na to, żeby tutaj na dużą skalę ktoś podkładał koszyki zakupowe. Być może to się stanie, gdy będzie przełamywane, to wsparcie na tym poziomie 125 zł pojawi się jakiś większy kapitał, który będzie chętny do zakupu akcji, czyli przełamanie poziomu 120 zł uaktywni już kupujących w dużej ilości. Na razie ja osobiście tego nie widzę, także muszę założyć raczej pogłębienie przeceny niż nagły zwrot i rozpoczęcie trendu wzrostowego. Na giełdzie gramy najbardziej prawdopodobne scenariusze, i w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że spółka nie jest typową, solidną spółką dywidendową, miała gorsze wyniki finansowe i prognozy też nie pokazują, że te wyniki finansowe jakoś znacząco zmienią się na plus w kolejnych paru latach, to raczej ja osobiście nie nastawiam się tutaj na zakup tych akcji, długoterminowe trzymanie, bo mi się to najzwyczajniej na świecie w kontekście efektywności mojego własnego kapitału nie kalkuluje. Jeżeli macie jakieś pytania o CD Projekt lub macie odmienną wizję tego, co się może stać z kursem spółki, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia komentarza. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPC Giestok i dołączcie do naszego serwisu. Jedziemy po sukces. Cześć!